przyjaźń to jest rezonans w tych samych częstotliwościach. To jest wrażliwość, która obsługuje podobne rejony. Czyli tutaj, przy tym projekcie, ja to bardzo wyraźnie odczułem, że ci ludzie poszukują piękna w tych samych rejonach, co ja. I tutaj przyjaźń się bardzo łatwo tworzy, poprzez to, że mamy podobną wrażliwość i te same rzeczy uważamy za piękne, rozumiemy się właściwie bez słów. Zaczynamy szukać, znajdujemy bardzo szybko ten sam język i te same rzeczy uznajemy za piękne. To jest przyjaźń.